Radio Gdańsk przedstawia. Mirosław Tomaszewski, Jak bracia. Chyba już powinni być, co? Ty nie znasz Karola. Słuchaj, możesz mi nalać rosołku? Ale zaraz będzie obiad. Ale tak pachnie, słuchaj, no. Tylko mały talerzy, Goluś, proszę. Wytrzymasz, wytrzymasz. Ale malutki, no. Może być bez makaronu. A może być bez rosołu? Ty nie masz litości, jak mój brat. Przestań, proszę cię. Nie możesz mieć wszystkiego od razu na całą szafotę. Ale dlaczego? Dlaczego nie, no? Słuchaj, co już, co? Idź się ubrać wreszcie, jak ty wyglądasz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Przepraszamy za spóźnienie. Przeszliśmy przez ogród. Adam znowu nie zamknął furtki. A gdzie macie dzieci? Ala i Paweł na obozie żeglarskim. A z Jasiem została moja mama, trochę się przeziębił. Ojej, no to szkoda. A Karol nie dzwonił? Ja miałem dzwonić. Jak zwykle, zupełnie nieprzytomny. Wujek przyjechał? Nie. Żegnam was, już wiem. Nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Za nisko, no za nisko. No co ty? To ty za wysoko. Jak nie wyciągasz góry, no mów. Nie ma się czego wstydzić. Jeszcze ja nie wyciągam? Żegnam was. Nie spotkamy się. No za wysoko, naprawdę tego nie słyszysz. Ola, proszę, bądź sędzią. On mi nigdy nie przyzna racji, no. O nie, to mnie nie wciągniesz. Karol jeszcze zbierał znaczki, jak to śpiewałem. Tak, tak. Tyle lat fałszowałeś i nikt nie zwrócił ci uwagi. No proszę, proszę, jak się zostaje wicedyrektorem radia, to się od razu do wcipu ostrza, co? No dobra, spróbujemy się na rękę? Jasne. No to już. O nie, znowu zaczynacie? To ja pomogę Oli w kuchni. Dawaj. Oddawaj. Aż. Ćwiczysz? Cały czas. I tak jestem silniejszy. Byłeś. Wiesz, kto jest silny? Ten, kto ma rację. A, każdy ma swoją rację. Racja jest tylko jedna. No i zawsze tylko ty masz, co? Nie ja. My. Tak, tak, wy. Sąd ostateczny. Nie. Ość. Nie. Gratuluję, gratuluję, wyrobiłeś się. Nie, to ty się kończysz. No dzięki, dzięki, dzięki. Proszę, siadajcie do stołu. Proszę. A co się dzieje z wujkiem? Na pogrzebie mamy mówił, że przyjedzie na rocznicę. Pisał, że się wybierze, jak się będzie dobrze czuł. Pisał? Kiedy? Chyba przedwczoraj, nie? Przyszedł list. No to dawaj, pokaż. Wyrzuciłem, no. Jak to wyrzuciłeś? Przecież wujek pisze do całej rodziny. Ale daj spokój, no. Nic tam nie było ciekawego. Jakoś się trzyma. Pamiętacie tę jego ostatnią nalewkę na wiśniach? O! Dobrze, dobrze, że mi przypomniałaś. Przepraszam was na chwilkę. Gdzie jedziecie na wakacje? A w tym roku nigdzie, wiesz. Adamowi się znudziło. A co u ciebie słychać, mów? Ty wracasz do pracy? W tym roku jeszcze nie dałabym rady. Jasiu jest za mały. Sporo choruje. Poza tym, gdzie mam iść? Do swojego radia Karol mnie nie weźmie, bo to byłby nepotyzm. Do mojej redakcji mi zabrania. Wiesz, kto tam teraz pisze i jakie ogłoszenia się ukazują? Sodoma i Gomora! Naprawdę cię tam ciągnie? Karol, załatwisz mi pracę gdzie indziej? Kochanie, dostałem podwyżkę. Na razie nie musisz pracować, prawda? Uwaga, uwaga! Tadam! Buteleczka. Bardzo proszę. Nie uwierzycie, z wesela jeszcze została. Tak? Z którego? Bo już 3 razy byłem na twoim weselu. Z 3, Karol. I zapewniam cię, że ostatniego, prawda, Adaś? No pewnie, no pewnie. No chyba, że nie. No wiesz co? No Luś, no popatrzcie na tę etykietkę. Teraz już nie robią w takich złotych ramkach. Przepraszam, przepraszam, chyba mi coś kipi. Ta butelka? To musi być jakiś znak. Może stopu? A może pierwszeństwa przejazdu, to? No oczywiście dla ciebie. A. Ale może nie tylko. Słuchaj, mógłbyś mi pomóc? Ja tobie? Adaś, nie pomyliłeś mnie z kimś? Nie, 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 słuchaj.
załatw mi wejście do waszego radia, co? Spowiedź. Nie. Twój szef ma już swoje lata, mógłby tego nie wytrzymać. Słuchaj, chodzi o nowe płyty. Pasują idealnie do waszego programu. No. Rap ani techno u nas nie chodzi. Disco polo też nie. To wszystko się teraz beznadziejnie sprzedaje. Mam coś zupełnie innego. Ekstra, no. Słuchaj, odwaliłem za was kawałek roboty. Pamiętasz, że kiedyś robiłem takie kasety uzupełniające do nauki muzyki w podstawówkach? Tak, pamiętam. No, ale przedmiot muzyka zniknął, a pojawiła się religia. Słuchaj, staram się być na bieżąco. No, przygotowałem pomoce naukowe. Wszystko według programu. Konsultowane z katechetami. Wystarczy włączyć zajęcia, od razu robią się ciekawsze. Ktoś cię o to prosił? Nie, zaryzykowałem. No to powodzenia. Nie pomożesz mi? A może jeszcze mam się wstawić u biskupa, żeby namaścił twoje płyty? Wiesz, o to nie śmiałbym cię prosić, chociaż byłoby super. Nie mieszamy się w sprawy kościoła. No ale we własnym imieniu mógłbyś to parę razy puścić w dobrym czasie. No. Adam, nie jesteśmy radiem komercyjnym. A poza tym, wiesz, co by było, gdybym promował własnego brata? Są pewne zasady. A ja żadnej nie przestrzegam. No to co, może po jednym? Co? Będziesz pił? No nie wiem, pić. Skoro nie wiesz, to może ta butelka nie musi tu stać. Nie. Oczywiście, że nie musi, ale... Ale może... Wanda, czego się napijesz? Soku, wody? Poproszę wodę. Bardzo zdrowa. Zaraz przyniosę. Co ty robisz z tą butelką? Chowam. Wścieknie się. Trudno. Jak chcesz. Ja wolę przy tym nie być. Wandusiu, ja ci wodę niosę, a ty gdzieś wychodzisz? Pomogę Oli. No co, Karol? Wody, nie gazowana. Dzięki. A zaraz. Gdzie moja weselna pamiątka? Nie ma. To straszne. Słuchaj, w tym pokoju miała miejsce perfidna kradzież. Ola i Wanda są poza wszelkim podejrzeniem. No, no oczywiście mój brat też. On przecież nie grzeszy. Chociaż z drugiej strony... No. Przecież to ty byłeś organizatorem akcji pikietowania sklepów monopolowych, nie? Co z tego? No masz motyw. Pamiętam, jakby to było dziś. Stałeś z piękną tablicą. Alkohol zabija. Co najmniej 5 kilo dykty. Na solidnym drągu rzeczywiście można zabić. Słuchaj, bałem się wejść do delikatesów, chociaż szedłem tylko po tonik. Nie było napisane alkohol zabija, ale alkohol niszczy. No tak, no to mnie uspokoiłeś. Mhm. Kamień z serca, słuchaj. Ale wiesz co, tym bardziej musimy odnaleźć złodzieja butelki. Bo jeżeli to nie ty, no to sobie to wychodzi na to, że ja sam. Odwracam się, butelka znika. Czarna magia! To chyba powinno działać w obie strony, nie? Jak się odwrócę, flaszka będzie na miejscu. Wierzysz w czarną magię? Wiem. Wiem, że nie wolno, ale wierzę. Słuchaj, słyszałem, że zabroniłeś Ali czytać Harry Pottera. Niepotrzebnie wybuliłem 6 dych, no. No trudno. Teraz policzę do 3. Jesteś pewien, że to coś da? Ale oczywiście. 1, 2. O. Chyba miałem rację, coś się dzieje. 3. No patrz, a jednak butelki dalej nie ma. Ale jest coś innego dla ciebie. Ładny breloczek. AA? Już to nie moje inicjały, ja jestem AW. Zobacz na drugiej stronie. Klub anonimowych alkoholików zaprasza w każdy wtorek od 18 do 20 do swojej siedziby. Proszę, adres, telefon. No wszystko teraz mam, nie? No, jak tu nie wierzyć w czarną magię? Nie było, a jest. Słuchaj, ja też znam jedną sztuczkę. Czekaj. Uwaga, patrz mi na ręce. Czary mary. O, jest. Nawet się ciut powiększyła. Była połówka, teraz mamy 3/4. Proszę. No wreszcie, myślałam, że makaron mi się w życiu nie ugotuje. Proszę, siadajcie. Panie... Dziękujemy ci za dary, które będziemy spożywać. Ale ta zupka pachnie. Wystarczyłyby 2 słowa, żeby wpuścili na antenę moje płyty. Ty wiesz, jaka za tym mogłaby pójść kasa? Podzieliłbym się.
Na wszystkim chciałbyś zarabiać. Aha. Wolałbyś, żebym tracił, co? No chociaż raz się przyznaj. Nigdy nie chciałem, żebyś tracił. A może powinieneś? No bo przecież jak ja tracę, to może ktoś inny, na przykład jakiś bezdomny albo biedny zyskuje. No i wtedy jest git, co? Jest czy nie jest? Kiedy bezdomny albo biedny zyskuje, to oczywiście, że jest git. Karol, nie zaczynaj. Znowu będziesz miał do siebie pretensje. Wiem. Godni szacunku są wyłącznie nieudacznicy. Jak tylko komuś się coś udało, to już się nie kwalifikuje, żeby mu pomóc. Oczywiście. Nad dziewczynką z opałkami każdemu oczko się zaszkli. A jak przedsiębiorca bankrutuje, to trzeba sobie w łeb strzelić albo skoczyć z 10. piętra. No, ja mam tylko 2, więc będę dalej robił te obrzydliwe interesy. Mam nadzieję, że nie odbierze ci to apetytu. No, Daśku, przestań. Nie, chętnie zjem obiad. Ola świetnie gotuje. Dolać ci, co? Tak, poproszę. A ja już sobie zafunduję deser. O, mnóstwo kalorii. Tobie, Karol, nie proponuję. A Wandeczko, kieliszeczek? Przecież wiesz, że u nas w domu tak. Nie oj, przepraszam. Tak, pamiętam. A ty, słoneczko moje? Może później. No to zdrowie brata. Tak jest i moich najnowszych płyt. O! No, okładek jeszcze nie ma, ale nagranie gotowe. No tylko tłoczyć. Posłuchaj kawałek. Modlitwa, gdy jest chory kolega. Nauczycielu dobry, mój kolega nie był dziś w szkole. Jest chory. Wiem, że tylu ludzi uzdrawiałeś. Nie proszę, żebyś cud czynił. Dziękuję ci za jego dobrych rodziców. Tak się o niego troszczą. Podpowiedz, panie, mojemu koledze, aby nie zmarnował swojego cierpienia. Niech dołączy do twoich cierpień. Pomogę mu uzupełnić opuszczone lekcje. No, samo wchodzi do głowy. 2 razy sobie przysłuchałem. No i proszę, umiem. No co? Coś nie tak? Nie tędy droga. A rozumiem. Idealny powód, żeby napić się trzeciego. Nie, zaraz. Drugiego chyba, nie? Zaraz. Dobra, drugiego. Ale w ogóle czy ktoś mnie kontroluje? Przecież nie, wygląda na to, że ja się mogę naprawdę upić i nikt nie zwróci uwagi, nie powstrzyma. Co za znieczulińca, słuchajcie, czytałem, że to się ostatnio nawet nasila. No ale nie mam żalu. Dobra, na zgodę ostatniego i chowam. Naprawdę musisz to robić? Nie możesz się opanować, Adam? Nie, nie mogę się opanować. Albo mogę, ale nie będę ulegał abstynenckim kaprysom. Teraz będę pił, żeby zaprotestować. Uwaga. Oto nadchodzi godzina próby. Potrzeba ofiary. Coś w Biblii chyba na ten temat było, prawda? Błazen. Facet stoi na krawędzi dachu, a mówią, że zakłada antenę. No, nie wystarczy stanąć na rynnie. Dopiero jak skoczy, traktują go poważnie. Brawo! Marnujesz się w tej swojej firmie fotograficznej. Powinieneś spróbować w sitcomie. Słuchajcie, muszę się pochwalić, nie mogę. Od tygodnia mamy w ogrodzie oczko wodne. Chcecie zobaczyć? Chodźcie. Ja bardzo chętnie. A ty, Karol? Ja potem. Sprawa jest cholernie serio. Naprawdę tu się nie ma z czego śmiać. Czcigodny obywatel. Niekarany, poważny przedsiębiorca. No niestety rozwodnik, ale za to wzorowy podatnik. No dobra, no powiedzmy, że prawie wzorowy. A zaraz schleje się jak świnia. No, czy ktoś dotrzyma mi towarzystwa? No, pytam tylko przez grzeczność, no. Nikogo nie zmuszam, nie. Co, nie? No to w porządku. Jakie to niedobre. Nie. Nie wódka. Pić samemu.
nieść na górę swój krzyż przez tłum, który cię nie rozumie. Nie bluźnij. Ale bluźnić to ja dopiero będę. Na razie jestem jeszcze trzeźwy, ale uważaj, uważaj. To nie będzie trwało wiecznie, jeszcze możesz usłyszeć. A słuchaj, czy ty w ogóle kiedyś porządnie zakląłeś? No dobrze, jak nie porządnie, to chociaż tak, wiesz, tyciu, tyciu, no. Jakaś mała kurwa albo dupa, no. No powiedziałeś kiedyś dupa? Nie, udławiłbyś się. Słuchaj, co by ci było łatwiej, walnąć setę czy powiedzieć dupa? Trudny wybór, co? A popatrz, jak mnie to łatwo wychodzi, zobacz. Dupa, 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 dupa. Zaraz. Co ja powiedziałem, dupa czy kurwa? Coś ostatnio źle z moją pamięcią. Przestań, Adam. A? Proszę cię. A to co innego? A co innego? Jak mnie prosisz brata swojego, to inna sprawa. Bo jakbyś mi powiedział, że na przykład nie powinienem mówić dupa, bo to nieładnie i porządny człowiek tak nie mówi, to bym ci dał w ryja. Ale jak ty grzeczny, to ja też. Umiem się zachować. Zobacz. Widzisz? No, chowam. To co? Porozmawiajmy kulturalnie. Ani słowa o tej z tyłu. No to od czego zaczniemy? Na czym ostatnio byliście w kinie? Dobrze się bawisz? A myślisz, że to dla mnie taka przyjemność? Mam straszne kacy, stary. Chory żołądek. Wiesz, jak ja się jutro będę czuł? Dobrze, że mama tego nie zobaczy. Przez lata musiała tolerować twoje wybryki. Święta osoba. Nie zdziwiłbyś się. Czym? Nieważne. A. Nieważne. I tak byś nie zrozumiał. Słuchaj, czy mogę sobie popieprzyć pomidorki? Zawsze uważałeś mnie za głupszego. Ale biłem się za ciebie na podwórku, straciłem zęba, bo ktoś nazwał cię mięczakiem. I tak byle koleś był ważniejszy ode mnie. Oni na mnie nie skarżyli. Bo im nie wyjadałeś czekoladek z szuflady, nie musieli za ciebie odkurzać, oddawałeś im w terminie pieniądze, a może nawet nie oszukiwałeś ich na zamianie znaczków. Chociaż w to akurat nie wierzę. Ty musiałeś mieć najlepszą kolekcję. No przecież zamieniałeś się. A Malta z 46? No przecież... Dostałeś za nią 2 Gibraltary. Ładne mi Gibraltary. Naprawdę nie wiedziałem, że są podrabiane. Szable dziadka też musiałeś oczywiście dostać ty. Przecież nie interesowałeś się militariami. Śmieciami też się nie interesowałem. I co? To ja latałem do sypu. Jak trzeba było pójść po bułki albo mleko, też ja. Przyniosłeś do domu psa, a wychodzić z nim o świcie musiałem oczywiście ja. Myślisz, że nie wolałbym pospać dłużej? Stary, trzeba było walczyć. Żeby usłyszeć, wiesz jaki on jest, ustąp mu. I co? Ustępowałem. Nawet dżinsy musiałem docierać po tobie. A jak ja czegoś potrzebowałem, nigdy nie miałeś dla mnie czasu. No, w takim razie chyba wiesz co, wypiję jeszcze jeden kieliszeczek za twoje krzywdy. Myślisz, że się przestraszę? Ale mnie to w ogóle nie interesuje, czy się przestraszysz, wiesz co. Stary, wisi mi to. Pomogło? Tak! No to pij dalej, bardziej ci pomoże. No się nie przejmuj się, nie rozbeczę się już. Nie polecę na skargę do mamy. To dobrze, znowu za karę nie oglądałbym telewizji. Masz 3 minuty wolnego. Idę się do kibla. Śliczne te róże. Przy was moje piękne te kwiaty nie wytrzymują konkurencji. No zaczynają od razu biegnąć. Gdybym cię nie znała, to pomyślałabym, że to prawda. Nie zapomnij potem zabrać tych róż, Wanda. Czekaj, znajdę jakiś wazon w kuchni. Rozmawiałeś z Adamem? Nie. Karol, jesteś pewien? Już 2 razy ci odmówił. Otworzę! Dzień dobry, wujku, proszę. Ale wujek trafił, akurat wszyscy są. Dzień dobry, kochani. Cieszę się, że widzę was razem. Co za niespodzianka dzisiaj właśnie. O wujku rozmawialiśmy. Trzeba było dać znać, wyszlibyśmy na dworzec wujku. Wczoraj przyjechałem, na dzień tylko. Nocowałem u ciotki Stefy. A dlaczego nie u nas? Albo u nas. Proszę bardzo, może tu wujek usiądzie, proszę. Myślałem, że po sumie spotkamy się na grobie. Ale zachodzę, patrzę, kwiaty i świeczki już stoją. Bardzo ładny pomnik postawiliście. A gdzie Adaś? Wujek? Wilku, no witam.
Dzień dobry, Adaś. No, nareszcie ktoś się ze mną napije. No właśnie. Jeszcze w ostatnim liście mama pisała, że ty w ogóle nie pijesz. Zmusił mnie, zmusił. Karol. Odbiło mu wujka. Teraz odwracam się i idę po kieliszki. Wujek, spojrzysz, dobrze? Tutaj dzisiaj różne rzeczy giną. Ten Karolek nie jest taki święty. Widzę, że jest bardzo to niepora. Ależ wujku, w samą porę. W samą porę. No, zdrowie, zdrowie wujka. Jopka. Znowu się pokłóciliście? Ciągnął za nisko, no. Według niego, wujku. No tak. My z Rysiem też daraliśmy koty. Tak po prawdzie to ja już nawet nie wiem o co. Mój braciszek był złoty człowiek, ale... Ale lubił się czasem czegoś przyczepić. Tata? Ach, bywało. Proszę, wujku. Zupka. O. Jeszcze ciepła. Proszę. Dziękuję. Zupkę zawsze chętnie. No to smacznego. Wujku, a jak było ze znaczkami? Kto wygrywał na zamianach? Proszę? Będę tłumaczył. Karol jest ciekaw, kto kogo oszukiwał, no. To było różnie. Z tym, że chodziło o pocztówki i o pudełka od zapałek. Ale raczej... Poprawcie to ja. Dzień przed śmiercią taty też się pokłóciliście. Weź przestań, co? Nie. To było w ten sam dzień. Dowiedział się czegoś. I żyłka pękła. Czego się dowiedział? No pokłócili się i żyłka pękła. No nie wystarczy. Dlaczego mamy nie wiedzieć? O proszę, Co za ton? Widzi wujek, co się z nim porobiło? Żadnego szacunku dla starszych. To już nie jest ten sam Karol. Tamtego Karolka już nie ma. Skończyło no, się. No, tak jest. Malta z 46. No, kto by pomyślał? Co za nią chcesz? Za późno. Dajcie, Adaś, Karol, błagam, nie róbcie tak. Proszę was. Proszę. Rysiu i ja... Właściwie... To ja już dawno chciałem wam powiedzieć... Tak? Przeszłość to przeszłość, no... Przyjechałem tu do was. No widzisz, zdenerwowałeś wujka. Już zapomniał, co chciał nam powiedzieć. Niech wujek nie zwraca na niego uwagi. Adaś. Niech się wujek nie denerwuje, bo wujkowi też żyłka pęknie. Może innym razem. Proszę bardzo, wujku, drugie danie, proszę. Nie, dziękuję. Drugiego już nie zjem. Dziękuję ci, Olciu. Nie dam rady. Apetyt mam teraz taki jak kurczaczek. Tyle, co bym mieć siłę pójść po chlebuś do sklepu i włączyć telewizor. No to może chociaż wyjdź spróbuję. Nie dam rady. A właściwie to ja już muszę lecieć, kochanie. Jak to lecieć? Przecież dopiero wujek przyjechał. Mam wygodne połączenie za 15 minut. Ekspres prościutko do domu z jedną przesiadką. Następny pociąg. To już kłopot. No to może wujek u nas spa. Przepraszam, ale naprawdę już idę. Moje koty już pewnie głodne. Podwozy wujka na dworzec. Na ten kawałek. Nie opłaca się nawet motoru zapuszczać. Szybciej dojdę, niż ty wykręcisz. No. To trzymajcie się, kochani. Do widzenia. Do widzenia. Szczęśliwej podróży, wujku. Podróży, wujku, do widzenia. To ja chociaż wujka odprowadzę. Strasznie się tą rozmową przejął. Tak się nagle zerwał. Dlaczego nie dałeś mu powiedzieć? No co? Przyjechał na grób, zawalił świeczkę, położył kwiat, odwiedził, no i pojechał. Nie widzę w tym nic dziwnego, no. Słuchajcie, a na rocznicy śmierci waszego taty to on kiedykolwiek był? No, chyba nigdy. Przepraszam. Cześć, mama. Jak temperatura? No to dobrze. Daj mu witaminę, dużo choruje wasz... Jasiu? Chyba, że chodziło ci o Pawła albo Ale? Wybacz. Nie mam pamięci do imion dzieci, szczególnie półrocznych. Czteromiesięcznych. A twój Piotrek to świetny chłopak. Parę dni temu spotkałem go na rynku. Patrz, a ja nie widziałem go miesiąc.
Zły ojciec, nie? Mhm. W takim razie zdrowie tylko wzorowych ojców, a przede wszystkim wzorca wzorowych ojców, którego kopia złożona jest w Sewr pod Paryżem, mojego brata. Przepraszam się, że tak z butelki. A na drugą nóżkę mam taki kaprys, żeby dobrze życzyć także złym ojcom. Wrednym typom, którzy ośmielają się nie być wzorowi, a nawet, wiesz co, nawet wypiję zdrowie tych, którzy łamią dozgonną przysięgę małżeńską i odchodzą od kobiety. Matki z dzieckiem. Ta. Z małą, bezbronną istotką. Odrażające. Uważasz, że to jest temat do kpin? Człowiek nie powinien. Co nie powinien? Co nie powinien? Przestań mi tu włazić na ambonę. O, proszę, zdenerwowałeś się. Widzę, że cię to jednak boli. Skąd? Rozwiedliśmy się z Moniką i tyle. To ona mnie rzuciła. Nie ja ją. Nie wiedziałeś, co? Akurat byś coś zauważył. Co ty możesz wiedzieć o kobietach? Może coś wiem. No, rozmawiałeś z paroma w radiu. Opowiadają ci o swoich dzieciach, a ty im o literaturze. No i na tym koniec. Ale dla ciebie, bo one wieczorami przy chrapiącym mężu wspominają pana Karola. Jaki on romantyczny. No gdyby tylko był troszeczkę bardziej zdecydowany, to kto wie? Żal mi cię. Nawzajem. Wydaje ci się, że miałeś ciekawe życie, tak? Bo zaliczyłeś dużo kobiet. Nie chciałbym cię rozczarować. Ale myślę, że Wanda też czasem jest ciekawa. Paru rzeczy, za które miałbyś do niej pretensje. Jakich rzeczy? Różnych. A konkretnie? No, na przykład innych facetów. A co byś zrobił? Jakby, no, oczywiście, na przykład, znudziła się niańczeniem Jasia. Widzisz, już pamiętam. I gdyby wróciła do swojej redakcji i spotkała tam, no, przypuśćmy przystojnego fotoreportera. Uważaj. Ja tylko patrzę oczami tego fotoreportera. Wanda ma świetne pośladki. On je może ładnie sfotografować, no i razem lądują w łóżku. Pijanego chcesz bić, no nie wstyd ci, Karolku, no. Wiecie co? Nigdy nie widziałam tego albumu. Leżał otwarty na biurku. Czy to jest mama? Jakaś niepodobna. To ciotka Stefa. A teraz poznaję. Mama jest tutaj, obok wujek, dalej Adaś i tato. Tu, zobacz, tu na końcu. Ten elegancik w marynarskiej czapeczce to Karol. Zobacz, jaką ma minę. Dokładnie taką samą, jak teraz zawzięty chłopczyk. Papa, kochani. Czy to nie dziwne? Proszę. Co? Tak sobie teraz myślę. Czy wujek czasem nie przyjeżdżał do... Do kogo? Mówiliście, że przedtem był kilka razy w roku i to często na dłużej, a teraz... Chyba nie chcesz powiedzieć, że przyjeżdżał do mamy. Nie, ale... Co ty, Wanda? A właściwie dlaczego nie? Czy to normalne, żeby po śmierci brata odwiedzać swoją szwagierkę i pisać jeszcze częściej niż przedtem? Dlaczego po śmierci ojca listy od wujka no, nie leżały już otwarte na kredensie? No jak myślicie? Co ty chcesz przez to powiedzieć? Nie. Karolku, nie denerwuj się tak. No, ja nic nie da. Ja się nie denerwuję, tylko pytam. Nie denerwujesz się, to dobrze. Bo wujek przyjeżdżał do naszej mamy nie tylko po śmierci taty. Przed też. No co, tak nic nie mówisz, co? Ty oczywiście nic nie zauważyłeś, co? Co ja miałem zauważyć, co? Nie, może ojca, który nie miał czasu dla rodziny, bo wolał wychowywać innych ludzi, mówić im, co jest dobre, a co złe. Po to potrzebował tych wszystkich organizacji, w których działał popołudniami. A pamiętasz,
Pamiętasz, żeby wziął nas kiedyś na spacer i kupił lody? Albo zatańczył z mamą. Czy chociaż z nią rozmawiał? Komu ja to mówię? Przecież jesteś taki sam jak Adam, co ty w ogóle gadasz? Dla mnie mama i tak jest święta. Tyle lat trzymać rodzinę tylko dla nas, żebyśmy nie byli synami rozwódki. Męczyła się z tym. Widziałem to. Kiedy ojciec umarł, miała szansę jeszcze parę lat być szczęśliwa, mogła wyjść za wujka, ale nie zniosłaby tych twoich wywalonych gał, tego twojego świętego oburzenia. Nie wierzę. No tak, bardzo wygodne, bardzo wygodne. Twój ojciec, jak nie chciał, to też nie wierzył albo nie widział. Jak to mój ojciec? No tak, twój. A twój? Niedawno wyszedł. Śpieszył się na pociąg. To prawda? Bredzi. Nie ożenił się nigdy. Słuchajcie, kiedy wujek przeprowadził się w góry? 2 miesiące po ślubie brata. Zaraz jak wrócił z armii. Przed wojskiem chodził z mamą. Kiedy przyjechał na przepustkę, no już nie wiem, pokłócili się o coś, no. Oboje byli przekorni i uparci. Mamie się wydawało, że wyjść za młodszego brata to będzie najlepsza zemsta. Z miłości. Z miłości ludzie robią czasem dziwne rzeczy. Parszywie łżesz. Adam. Proszę cię, powiedz, że łżesz. Kiedyś bawiliśmy się w chowanego, pamiętasz? No. Wlazłem za kanapę w dużym pokoju. Zanim mnie znalazłeś, na chwilę tam weszli. Zastanawiali się, do jakiej szkoły mnie wysłać. No i co z tego? Przecież wujek mógł się zastanawiać, do jakiej szkoły będzie chodził jego brata. A pamiętasz tę wielką dziurę od klucza w brązowej szafie? Byłem w środku i widziałem ich jeszcze raz. Nie. Mama potrzebowała miłości normalnej, nie tylko bliźniego, nawet jeżeli była święta. Jesteś pijany. Co nie zmienia faktu, że mama... Zamknij się. Że mama się puściła, tak sobie pomyślałeś, no? Nie pozwolę ci. Nie pozwalaj sobie, pierdolę to. Może lepiej wyjdziemy, Ola. Ach, masz. Te listy nie leżały otwarte na kredensie. Przechodziły na adres szpitala do siostry oddziałowej Janiny Wroński. Od wujka. No co, nie wziąłeś okularów? Nie chcę tego czytać. Widzisz, a ja musiałem. Chociaż jak się ma 14 lat, cholernie trudno pogodzić się z taką niespodzianką. To wtedy złapali mnie na włamaniu do szkolnego magazynku z piłkami. Ale przeszedłem przez to jakoś. Teraz już nigdzie się nie włamuję. Ani nie uciekam z domu, jak wujek ma przyjechać. Wprost przeciwnie. Zmusiłeś go, żeby wyszedł. A co, miałem mu wejść na kolana, tak? Albo dać się zaprowadzić do wesołego miasteczka. A może to nie jest taki zły pomysł? Przejedziemy się na karuzeli, zjemy watę cukrową. Zapomnę o tamtych latach. Adam, dlaczego mi nie powiedziałeś? Komu? Komu? Gówniarzowi, który się za mną pętał. Zawsze chciałem być z ciebie dumny, żebyś kiedyś strzelił bramkę, albo chociaż wygrał tę zasraną olimpiadę polonistyczną. Mama powiedziała mi, że nie pojechałeś na finał, bo bałeś się, że nie wygrasz. Znowu zmarnowałeś szansę. Już nie dorośniesz, nawet gdybyś zrobił 4. dziecko. A gdybym już miał 4. dziecko? A co? Co? Wanda w ciąży? No, gratuluję, stary, gratuluję. Ale pomyślałeś, za co je odchowasz? Jak się nagle zwolnią z radia? Zresztą, dobrze, nie bądźmy drobiazgowi. Dalej możesz na mnie liczyć. Będę pomagał, jak przez te wszystkie lata. A jeżeli jest już odchowane? Jeżeli ma na przykład 12 lat? Dobrze słyszałeś. 12 lat. Chłopiec.
Powiedzmy, że ma na imię Piotrek. No co byś powiedział? No? Gdybym to ja zrobił dziecko twojej pierwszej żonie. Skoro wujek ma mnie, to ja mogłem twojej żonie, prawda? No świetne posunięcie. No czegoś się tam jednak uczysz. Taki jesteś pewien? Monika zawsze bardzo mi się podobała. Piotrek jest mój. I Monika tak od razu zaszła w ciążę? Nie było żadnych problemów? Adaś, nie możesz mieć dzieci, prawda? Ani słowa! Ola wie? Właśnie się dowiedziałam. Długo tu jesteś? Dostatecznie długo. Boże. No, chciałem ci powiedzieć, ale... Ale co? Stchórzyłeś? To nie jest jeszcze tak do końca pewne. Jak chcesz, możemy iść do... Adam, dlaczego mi nie powiedziałeś? Adam, co ci jest? Nic, spadłem z krzesła. Każdemu się zdarza. Źle wyglądasz, Adam. Gdzie cię boli? Tutaj? Z bólami w tym miejscu nie ma żartów, Adam. Zostaw! No. To twój ojciec umarł na zawał. Mój jest zdrowy. I jeszcze pożyje. Ale nie zazdroszczę mu. Gryzie go. Sumienie. Jakby się wtedy nie pokłócili, to może nic by się nie stało, ale... Musieli się pożreć w jakieś głupie rozruchy grudniowe albo powstanie warszawskie. Nasz tato uderzył wujka i mama tak się... No, że powiedziała wszystkim. Za 2 godziny było już po tacie. Ale twoim. Nawet nie zdążyła wezwać karetki. Więc ty, Karol, to jak sobie chcesz, ale ja umrę inaczej. Ola, już nie mam co zbierać tych truskawek. A to daj. Umyję. Przyniosę ci drugi koszyk. Karol? Rozmawiałeś już z Adamem? Jeszcze nie. Może to nie jest najlepszy moment, Adam, ale... Jasiu ma już prawie 4 miesiące. Chcieliśmy cię zapytać, czy nie zgodziłbyś się... Godfather? Właśnie. Karolu, chcesz, żebym trzymał do chrztu twoje dziecko? Wybacz, Wanda, że pytam tylko mojego brata. No. Karol. Tak chciałbym. No, w takim razie... Zgadzam się. I dziękuję. A teraz wybaczcie. Ten krawat będzie dobry? Adam, co chcesz zrobić, no? Jak chcesz zawiązać pętlę, no? Chodź, Karol, pomożesz mi. Dobrze, już, poczekaj. No. Podnieś trochę głowę. No, cieszę się, brat powinien być szczery i uczynny wobec brata. Jak brat? Brat bratu, bracie bratowi, no ten brat, nie? No po kolei, mianownik. Kto cię najbardziej kocha i nienawidzi? No, brat. Dopełniacz. Kogo, czego ci najbardziej brak? No, brata. Brata, biernik. Nie, celownik teraz. Celownik? A komu, czemu najbardziej, najtrudniej zapomnieć? Bratu, dopiero teraz biernik, nie? Tak. No, dobrze pamiętam. Kogo życie chciałbyś koniecznie zmienić? No przecież brata. No. A czekaj, co mamy dalej? Narzędnik. Patrz, nie pamiętam, no. Z kim, z czym musisz walczyć? Z bratem. Nie bój, nie obrzygam cię. Co nam zostało? Miejscownik. O kim, o czym? A no nie da się zapomnieć. O bracie. Jeszcze coś? Wołacz.
O kurwa, brat! Ola, papa! Adam, gdzie się wybierasz? Gdzie się wybierasz taki elegancki? Ale nie twój interes! No, kurs! Najpierw 3 najlepsze restauracje w mieście, potem 2 speluny. Albo na odwrót, nie wiem, jakie to ma teraz znaczenie. Nad ranem taksówkarz wniesie go do domu, a potem przez miesiąc nie dotknie kieliszka. No i mówisz to tak spokojnie? A mam inne wyjście? Adam, po co bierzesz pieniądze? Jak, gdzie mi tu z łapami, no? Jak dzisiaj z temperaturą, no? Chyba teraz jest lato, nie? Prawda? No ale na wszelki wypadek, słuchaj, gdyby była zima, wezmę czapeczkę, dobra? No, kochanie, za 2 godzinki będę z powrotem. Proszę cię, nie idź, ale proszę cię. Puszczaj, no. Zostaw go, teraz już go nic nie zatrzyma. No, puszczaj! Musimy się tak żreć. Jak się żremy, to widocznie musimy. Gdybyśmy nie chcieli, to byśmy nie musieli. No, ale chcemy. Żremy się, bo musimy, a musimy, bo chcemy, tak? Przecież to jakiś absurd, Adam. Naprawdę nie dasz mi przejść przez te drzwi. Nie. Okej. Okay. W takim razie mam wyjść przez taras czy przez balkon, co? No co wybierasz? Adam, robisz się już nudny. No to w takim razie przez balkon. Ja nie idę na łatwiznę. Co on wyprawia? Adaś, pokaleczysz się! Gdzie włazisz, idioto? Na barierkę, nie widzisz? Musimy porozmawiać, Adam. W takim razie będę czekał pod aniołem, nara. Co ty robisz? Włażę na barierkę. Ty możesz, to ja też. Ale Karol to się ledwo trzyma. O, rzeczywiście. Trochę się chwieje. Mnie nic nie będzie, ale ty jesteś trzeźwy, no złaś. O, masz stąd bardzo ładny widok. Z dachu chyba widać nawet Wisłę, co? Możesz się zabić, no złaś. Nie bój się. Wtedy spadłem, bo mnie popchnąłeś. Ale teraz tego nie zrobisz, prawda? Otwarte złamanie nogi. Źle zrośnięta kość. Paskudna sprawa. Przez ciebie jestem kaleką. Wiesz, jak mi to ustawiło życie? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś? Zastanawiałeś się, Adam? Jak miałem strzelać te bramki? No dobra, słuchaj. Zrobimy tak, ja schodzę pierwszy, a potem ty. Jezu! Nie wzywaj imienia Pana Boga na daremno. Masz jeszcze ten refleks, co? No dobra. Możesz mi puścić. Mówiłem ci, żebyś nie władził. Powinieneś dostać po łbie. Od ciebie? Ledwo się trzymasz na nogach. Dobra. Chodź, wracamy do pokoju. Ja się ledwo trzymam na nogach, tak? No dobra, to spróbujemy się teraz na lewą. Proszę bardzo. Co? Dobra. No dobra, dawaj. Ale to jest prawa ręka. A, przepraszam. Na prawą zgoda. Może teraz jesteś lepszy. Ale na lewą zawsze cię kładę. No, tylko do 7 klasy. A to jest, w której jesteśmy? Oj, braciszku. Skończyliśmy szkołę. Adam. O? Gdybym mógł, puściłbym te twoje płyty. Nie. No i tak już nic nie da. Praktycznie zbankrutowałem. Dlatego nie jedziemy w tym roku na wakacje. Będę musiał znowu zacząć wszystko od nowa. Przepraszam, Boruś. Zbieramy się, Karol. Tak. Ola, poradzisz sobie? Tak. Zadzwonię wieczorem. Gdybyś czegoś potrzebowała, daj znać. Cześć. Już idziecie? Tak. A kiedy przyjedziecie? No, teraz kolej u nas.
Aha, no to szkoda czasu. Idziemy. Nie płaczę w kawę. Bo tu miejsca brak. Na przepowcie w łzy. No widziałeś, wyszło. Żegnę w kawę, bo tu miejsca brak. Na przepowcie w łzy. Było to słuchowisko Mirosława Tomaszewskiego Jak bracia. Wystąpili Adam, Mirosław Krawczyk, Karol, Dariusz Majchrzak, Ola, Katarzyna Kazimierczak, Wanda, Beata Buczek-Żarnecka, wujek, Eugeniusz Kujawski, chłopiec, Mikołaj Kołakowski. Realizacja akustyczna Jacka Puchalskiego. Reżyseria Pawła Chmielewskiego. Produkcja Konrad Mielnik, Radio Gdańsk.